No hello, tutaj propozycje ze mną. Yo, siemanko, witajcie wszyscy bardzo serdecznie, Dżingi z tej strony. Witamy was w kolejnym odcinku z Mindmodowych Przygód. Już niedługo, już wielkimi krokami zbliża się otwarcie serwera. Dodatkowa porcja informacji, a raczej próba odpowiedzi na przynajmniej większość waszych pytań. Tak, będą creepsy na serwerze Mindmodowe, będzie trollowanie, zresztą ten serwer pozwoli nam na całą masę nowych troli, ze względu na to, że no wiecie, no to są mody i dużo ciekawych rzeczy. Kolejna, nie planujemy możliwości wykupienia raz na zawsze dostępu, czyli trzeba będzie po prostu miesięcznie płacić. 7 zł to naprawdę nie jest dużo, zresztą tak jak mówimy, nikogo, do niczego nikt nie zmusza. Jeżeli ktoś nie chce płacić, to po prostu potraktujcie, że tego serwera nie ma. On nie istnieje i koniec. Czy serwer będzie płatny także dla premium? Tak, dla premium też będzie płatny, dla wszystkich tak samo, dla tych, którzy stwierdzą, że to jest nie fair, bo przecież zapłacili już za premium. Nam nie zapłaciliście za premium. Dobra, kolejne pytanko. Paczka będzie do ściągnięcia, jak otworzymy serwer. Najprawdopodobniej też nie będzie to paczka, tylko launcher, bo dużo osób się pytało. Będzie stworzony specjalny launcher. Na początku po uruchomieniu serwera to będzie w ogóle osobny serwer. Nie będzie miał nic wspólnego z brodatymi, poza tym, że będzie prowadzony przez te same osoby. Więc VIP-ów nie będzie w ogóle. Jeżeli w ogóle będą, to później, ale na początku wszyscy będą mieli tylko i wyłącznie do wykupienia dostęp i to tyle. Żadnych VIP-ów, strip-ów i tak dalej. Być może będą później te VIP-y. Wczesny dostęp, czyli ten za 20 zł, to jest dostęp na pierwszy miesiąc, czyli po prostu, żeby być szybciej niż cała reszta, trzeba zapłacić troszeczkę więcej, tam około 20 zł i on daje tylko na miesiąc. To nie jest, że kupisz wcześniej i masz na zawsze. Pytanie o sloty. Będziemy starać się zrobić tak, żeby wszyscy mieli dostęp, to żeby serwer był nieograniczony dla tych, którzy wykupią sobie dostęp. Na początku szacujemy, że nie wejdzie więcej niż 100 osób przez płatny dostęp, więc zrobimy 100 slotów, ale w momencie, w którym zobaczymy, że zostają te sloty zajęte, po prostu powiększymy, wykupimy inny serwer, większy, lepszy i tak dalej, i tak dalej, i wtedy będzie slotów więcej, także nie musicie się o to martwić. Będzie można ściągnąć w każdej chwili dla tych, którzy pytają, czy on nie wie, czemu pójdzie ta gra, tak? Czy mu pójdą te mody na komputerze, więc on nie będzie wykupował dostępu. Launcher będzie do ściągnięcia dla każdego za darmo i na tym launcherze będzie można sobie pograć na singlu za darmo i wtedy sprawdzić, czy komputer to pociągnie. No i to w zasadzie tyle. Mam nadzieję, że więcej pytań jakichś nie ma specjalnie, no bo wszystko już jest chyba jasne, tak? Chyba tak, chyba że się znowu pojawią pytania w kolejnych komentarzach, nie? Tak, tylko że zazwyczaj te pytania pojawiają się o to, co właśnie odpowiedziałem na odcinku. Na przykład odpowiadam na odcinku w minucie 30. Serwer otworzymy za 3 tygodnie. 10 pytań w komentarzach. Kiedy otwieracie serwer? Badumc. Po prostu... Szkoda gadać. Dobra, słuchajcie, jako że ktoś nam troszeczkę podgryfował działeczkę, pierwszym planem na dzisiaj jest znalezienie redstone'a. Dobrze mówię? No tak, ja się wkopuję już tam. Żebyśmy sobie kuboiczkę postawili. Dobra, to ja wchodzę. Mam ze sobą pochodnie dzisiaj, tak. Ja bo, też mam. Bo ostatnio mówiliście, że nic nie widać. To teraz będzie widać coś. Hech. Idę sobie na niższe... O kurde, ale ja jestem gamoń w ogóle. Ja zapierdzielam już na poziom diamentowy od razu. Ale tak, tylko że ja jestem gamoń, bo nie wziąłem sobie ze sobą żadnego kilofa lepszego, tylko taki na 6 użyć kamienny. Znaczy, ja mam też kamienne, nie mam lepszych na razie, bo mi się nie znalazłem jeszcze w ogóle żelaza. No i cyk. Ja sobie poszukam. Rozleciał mi się, muszę się zawrócić, bo... Ja żelazo znalazłem i właśnie z żelaza zrobiłem sobie to urządzonko. W ogóle możesz z niego korzystać. Ono jest bardzo, bardzo, bardzo proste w obsłudze. Po prostu wkładasz jakikolwiek chcesz materiał i wybierasz sobie, w jaki go trzeba przetworzyć. To jest tyle. Aha. I z jednego materiału masz jedną przetworzoną rzecz. Chyba z tego co wiem przetwarza wszystko. Chyba się dokopuje do jakiejś kopalni albo groty, bo no do groty. No. Nie no! Ja to mam pecha. Spawner znalazłem, no. To pecha masz? No tak, no bo jak ja tam wejdę?
Kolejna rzecz, bo mi się przypomniało właśnie, że było jeszcze jedno pytanie. Na jaką wersję jest ten serwer? Na jedyną słuszną do modów, bo niestety to jest 1.7.10. Cała reszta, że tak powiem, wersji jeszcze praktycznie jest nie do... No nie ma takich modów, które byłyby satysfakcjonujące na 1.8, czy tam już tym bardziej na 1.9, czy... Czy 1.10, prawda? Chingisie? Świnia, to, no tak, na 1.7.10 jest jednak najbardziej adekwatną taką i najlepszą. Sorry, że mało mówię, ale ktoś mnie bije tutaj ciągle! Dobra, odkładam wszystko, co niepotrzebne. Cyk, myk, myk, cyk, pyk, 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 cyk, pyk, pyk. Cyk, myk, cyk, myk, pyk, pyk, pyk. Dobra, nie ma Mardeja dzisiaj, bo biedaczek się rozchorował. Mardejozę złapał. Mardejozę złapał, tak. Ty się śmiejesz, tak jak byłem w zeszłym roku w tym sanatorium, nie? Tam w Dusznikach. W sumie to niedaleko od ciebie mogliśmy się tam spotkać przecież. Duszniki są niedaleko ode mnie? No Duszniki Zdrój jest bliżej niż Chełma, nie? No, no tak, no ale dalej to ile daleko. Ile masz do Wrocławia? 150? 200? Nie chcę no kłamać. Tak, podobnie. I posłuchaj, tam to była taka akcja znowu. Wam opowiem, że w Dusznikach, Duszniki to słyną z tego, że tam Chopin swojego czasu sobie przebywał, nie? Nasz Fryderyk Chopinik. Tak jest. I oni tam napierdzielają non-stop od samego rana do późnej nocy Chopinoza. I żeśmy tam właśnie chorowali ze znajomymi na taką chorobę, która się zwie Chopinoza. Kurde, jak ja mam się tam dostać do tego? Dobrze, że nie Chopinhaueronoza. Nie, Chopinoza, wiesz, to Chopinoza tam była. Muszę się tam dostać, wiecie, do tego. Do tego. O, znalazłem sporo żelaza, jakbyś potrzebował, bo ja generalnie już mam żelazny kilof. Już tutaj widzę ich. Co się stało? Spadłem. Jak spadłeś? No w dół. Jak to możliwe? Czekaj, muszę sobie postawić, w którym miejscu... Mówiłem, że tu będzie coś. Muszę sobie postawić, w którym miejscu mam tego. Tutaj, o, tutaj sobie... O tak, to tutaj u góry jest wyjście. Dużo ich. Biją mnie. Z drugiej strony, co ale... ja właśnie zrobiłem najmądrzejszego? Przecież oni ja mnie biją. Mam Homa. Oni mnie biją. Ale kto cię bije? Zombiaki. Po co? Ale on ma dużo życia, to jakiś rare coś tam zombiak. Rare spikli zombie coś tam. Tego nie bij. Znalazłem tego. Nie może zginąłeś. Nie. Znalazłem redstone'a dużo. Dobra. Też będziesz chciał, co? Tak, ale ja idę sobie miecz zrobię. Ja idę, idę, nie gadam z tymi zombiekami, one mnie denerwują. W ogóle chcą mnie zabić. Dlaczego? Gingisa traktować butelką, no bo nie trucizną? Bo nie jesteś zombie. Dobra, nigdy nie będę. Jedzenie jest. Dobra, ja mam sporo, no kurna, teraz się wszyscy się rozdzwonili. Dzwonią do ciebie, kochani? Tak. Tego nie wiem, wiem, że dzwonią, pewnie czegoś chcą. Ile masz żelaza? Gdzie jesteś w ogóle? Żelaza, ty co to jest? Czekaj, bo znalazłem jakiś czarny... Bitumen znalazłem. A, no tak, bitumen. No tak, ostatnio... Bitumen. Ale to nie mi, tylko... Gdzie jesteś? Jestem w podziemiach, ja jestem głęboko w podziemiach. Masz żelazo? W podziemiach. Też masz żelazo w podziemiach? Tak, znaczy nie, dwa żelaza zostawiłem w skrzynce, jakbyś chciał. Dobra, to ty masz na górze tutaj obok mnie, tak? Tak. To ja idę do domu i ci ukradnę... Ale nie ten brązowy, nie ten brązowy domek, bo ten brązowy to chyba Mardeja. A to gdzie? No taki z kobla, z takimi okrągłymi kolumienkami. Takie tu brązowe wejście z dyń to... A, widzę. To brązowe widzę. Wejście z dyń to właśnie chyba jest Mardeja, chociaż nie jestem tego pewien. Gdzie masz skrzynkę w tym domu? Obok domu jest skrzynka, bo jeszcze jej nie przyniosłem. Nie chciało mi się. Obok domu. Tutaj, dobra. Która, ta górna czy dolna? Nie pamiętam. Sprawdź, bo dużo ich nie ma. To kradnę ci dwa żelazne ingoty, dobra? Dobra, no wezmę problem. Sobie miecz zrobię i idę na te zombiaki. Łuki do łuki. Ja mam przy sobie jeszcze 7 żelaza i jakieś różowe złoto znalazłem. Różowe złoto? Tak, nazywa się w ten sposób różowe złoto. Nice. Dobra. Rose gold ore. Podłe zombie. Gdzie są moje patyki? A tu. I wreszcie sobie zrobię za chwilę tego kuboida, bo tak to było trochę niebezpieczne. Dobra. A ja tu słyszę kościaki i słyszę...
O kurna, co to jest? Ale fajne. Czekaj. Znalazłem jakieś ciekawe... ciekawą rudę. Zniszczyłem tą rudę, bo zapomniałem, że tą rudę można było wykopać tylko specjalnym kilofem albo diamentowym, z tego co pamiętam. I zniszczyłem właśnie jakąś naprawdę sponią rudę. Tu jestem. Halo? Tu jestem? A ty tylko o tym mówisz? Ja nie uznaję przemocy. Ja też nie. Dlatego chcesz dać w ryj. No ale tutaj tym zabijakom tylko. No ja wiem. Dobra. Tak swoją drogą to sporo żelaza właśnie znalazłem, naprawdę sporo. Już mam go razem, powiem ci, 19 sztuk. I znowu mnie zatruł. Co za... No mnie w ogóle nie słucha. A, tu jest ten dupek jeden. Przepraszam, że tak mówię, ale on... No się mnie ma. Dobra. Co? Przepraszam. Nic. Mówię, że w ogóle mnie nie słuchasz i masz mnie w nosie. Nie, no bo oni mnie biją w purpos non stop. No co ty myślisz sobie? No bo. Dobra, zniszczyłem im. Ale buty zostawili dla mnie. Mam buty. A jakie? Nie wiem. Fioletowe. Fioletowe buty. I mam redstone, żelazo, worki, w ogóle znaczniki. Wszystko w skrzynkach było. No bo... A w drugiej skrzynce żelazo, znaczniki, worki, wiadro w ogóle i wszystko. A, mam was. A ja mam już 24 żelaza. Dobra. Ja idę przed się kopią. Potrzebujemy w tym momencie... No... miedzi. Z czego się robi kubojda wreszcie? No, z redstone'a. No, ile tego redstone'a potrzeba? Jeden. Mam. I co dalej? Obwalutować to deskami. Deskami, mówisz? Tak. Dobra, to ja idę na górę, to zrobię to. Później tam do nich zajdę. A czekaj, buty miałem sobie nałożyć. Pytałeś, jakie buty znalazłem, tak? Uh-huh. Chain Boot Protection 2. Chain Boot, nice. Chain Bootsów nie da się skraftować. One tylko wypadają, także to jest zawsze cenna rzecz. Ja to lubię mieć chain bootsy na... Was banned permanently by Ossetian from teraz, the server global. Teraz, moi drodzy, teraz was zapraszam do siebie na odcinek i tutaj będzie wielka rzecz się działa, a mianowicie CS-owe otwieranie worków w Minecrafcie. Aha. Mam 4. Już myślałem, że źle z tobą, że w CS-a chcesz grać. Nie, ale posłuchaj ty mnie, czy lepiej te 4 worki połączyć w jeden, czy ten, jak sądzisz? Co ty się lepiej znasz na tych modach? No wiem, że 4 mogę, no dobra, połączę. A co? Niech się stanie, bo mam 4 i wypadnie mi wtedy jeden lepszy. Ja się nie pomyliłem. Halo? Common lootbag mi wypadł. Bierę go i teraz kliku i spodnie ironowe. Aha. Widzisz, jak dobrze? No to bardzo ładnie. Ja już mam 47 irona, więc... Nie, ja mam 4 ingoty na razie. Zaraz sobie zrobię. Ale wiadro mam. Aha, bo deski miałem iść, tak? Deski są potrzebne. Do Czubojda są deski potrzebne. Do cyku, cyku, cyku. Widzicie, tutaj już administracja i youtuberzy grają na tym serwerze. Ty co to jest? Zinc ore. Wypadł mi zinc ore. Wiesz, co to jest zinc ore? Zinc ore nie kojarzę. Ja też nie. No i jest, dlatego pytałem się cię, czy mam zbierać miedź, bo jest no bardzo dużo je mijam. Czym ta świnia jest nie do bucha? Cingis! Czekaj, ale mam świnię odporną na uderzenia. Ty ja na wszystkie pytania ci nie odpowiem. Ty już postawiłeś tego kubojda? Nie. To czego ta świnia nie mogę? Zobaczcie. Halo? Ruben! No wszystko wokół niszczę, a świnia ma mnie... O! Zdechła. No dobra, przepraszam cię. Już. O, ale... No mów teraz, no bo już jestem gotowy, żeby... Pytałem, czy mam zbierać miedź i do czego ona służy? No z miedzi można robić różne rzeczy na przykład. Można zbroję zrobić z miedzi. Można miedzianą zbroję zrobić? Tak, nie wiem, czy nie można czasami zrobić itemów z miedzi typu kilofa, miecza i tego typu rzeczy. Natomiast jeżeli byłby na tym serwerze Galacticraft, tak bardzo przez nas lubiany, którego ja teraz zaczynam poznawać, dopiero na tym swoim serwerze, gdzie gramy z dzieciakami, to miedzi potrzeba Na szczęście tutaj Galacticrafta nie ma. To tak wam powiem, bo chciałem użyć niecenzuralnego słowa, ale Purpos by powiedział znowu mam cię. A tak to nie ma. Mamy cię. Siedem po drzewa, a wróciłem ze świnią, to dobry jestem. Dobra, ja też wracam już do domku, bo mam prawie stack żelaza, który pewnie Jingis będzie mi kradł. Nie, ja tylko 2, zaraz ci oddam.
Tylko dwa zrosty. Obojętnie jakie drewno? Ale do czego? Mam jakiś firwooda. Tak, zupełnie, zupełnie obojętnie jakie drewno. Strzelać to mi. Jak? Jak? Kurde, oni z karabinów maszynowych strzelają. A wygnaj kiwy. Dobra, tutaj mam. A masz. O ty. O, tu się schowa. Okidoki. Pyk. Noteblock jest. I ja sobie wkupuję noteblocka w podziemki. Dziękuję. City Protection placed. No ale jak ja postawię tam obok siebie, to nie będziemy mieli za blisko? Jest to possible. No właśnie, jest to możliwe. Teraz będzie jazda. No to ja ci alone, ty alone'iesz mi i będziemy, że tak powiem. No dobra, to ja tylko drewno zbieram. Deski czy drewno? Deski. Dobra. Dobra, ja się biorę też za zbieranie drzewa, bo a, drewna, bo. Mam bo, deski. Bo. Tylko najpierw. Ze swojego desku Boyda. Potrzebuję coś do jedzenia bardzo. Masz? Mam. To daj. To chodź. Już idę. Jako, że potrzebuję drewna. To tak. I tutaj do walki. Tak. Podzielę się z tobą. Dobra, idę tylko. Słyszę tu pajączka. Wow, mnie zaatakował w plery, gnój. Plery cię. O, lootbag mi wypadł. Uncommon lootbag. Miałem takie same. Otwieram. Otwieraj. Dobra, robimy tak. To? Cyku, cyku. O, chlebek, book i paper. Raz, pięknie, dwa, akurat trzy, to się przyda. 4, 5, 6, 7, 8. Dobra, mam notebooka. Jezu, jak te odcinki z mindmodowych szybko lecą. Ej, ile już? 17 minut. Jeju. Dobra, gdzie ja mam? Tu jestem, na dole, nie? Tu gdzieś. Tego. No idę do ciebie, idę. Ja sobie wkopię. O, ktoś cię bije w plecy tam. Nie, spadłem. Proszę, rzucam ci amu. Plum, plum, dziękuję. Plum, plum. Proszę. Cyku, cyku, cyk. Dobra. A ja sobie tu pójdę tu. Smyku to. Szamkałem, a ja idę po drewno w takim bądź razie, bo ja muszę zrobić wreszcie. Dobra, gdzie mam teraz postawić dom do końca. Tą... Dobra, ale to jest fajnie. Mi się to podoba w tej niszy i w tej niszy będzie mój domek, więc ja sobie postawię o tu. Cyku, cyku, cyk. O tu. Taka piękna sztuka. A już nie mogę, możesz mnie alołować? Ojej, to muszę się zawrócić. A po co? Nie musisz być chyba na działce, żeby muszę alołować. Być, bo alołujesz do tej działki, na której stoisz. Ale możesz napisać allow all. I do no tak, no. Dobra, już jesteś dodany. O, tak jestem. Ja chowam teraz też tutaj swojego... to się stawia z czymś, czy bez? Właśnie, bez niczego. O, właśnie, bez... bo zawsze zapominam, mam tu problem, nie? Jakbyś postawił tu, z czymś. Through. Dobra, jest i teraz tak. I teraz ja piszę łamane, allelowy. Nie, PS, łamane PS, allelowy. Zapomniałem. PS, spacja? Tak, allelowy. Allelowy. Mrypy. Nie, al. Mrypy. Nie tak. Bo al się pisze, przepraszam, razem. Chyba tak. O kurde, co mnie tu leje? A tutaj enter. Jesteś, ty gnojku. Ty. Nie, nie mogę. No właśnie, bo no, ten alo, ale jakoś inaczej tam działał. A dobra, to napiszmy... Alo po prostu, co? No, to właśnie. Alo. Ale... Alele o... Czekaj, jak się to pisze? Alele o w, tak? Tak. No bo ja się tu pomyliłem. O, proszę, już. Działa. Dodałem cię. No i pięknie. I gicior. Gicior giciorowy, gicior, gdzie jest dirt? Dirt jest tu. Te, lisie, idź stąd, bo jak ci świergolnę, to będziesz mi kury kradł, ty. Go świergolniesz? Dobra, to jest teraz tak, ja jestem tutaj. Cyku, 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 cyk. Tu. Ten kilof jest tu niepotrzebny. Epic lootbag mam, skąd ja to mam? No, a nie połączyłeś? Nie, bo... A, Epic mi wypadł tam od tych wariatów. Kurde! Dostałem empty, pustą mapę. Nosi ona melona. I znacznik znowu. No, znacznik to ci raczej się nie przyda na początek gry, bo to jest takie... No ale to sobie zostawię go w skrzynce. Przecież znacznika też nie można skraftować. No nie można. No, a jak będziemy sobie chcieli nazwać krówkę? Ja bym tam raczej nazwał owieczkę Jeb, albo... Albo owieczkę Jeb, właśnie. Albo jak ta druga była? Dinnerbone. Dobra, idę tam na dół kopać. Teraz dzięki idzie kopać. A ja tutaj mam strasznie rozbudowane drzewko. Strasznie. Niszczysz je całe? Tak. Nie jest to łatwe, wbrew pozorom.
Cześć i czołem pytacie, skąd się wziąłem. Jestem wesoły Romek, mam na przedmieściu domek, a w domku światłowody gaz. Zaśpiewam niech jeszcze raz. Się, nie chwal się, bo ci odłączą. No. Czarny marble, fajne. No czarny marmur. Przynajmniej ty tak twierdzi... Ale marble to marmur? No właśnie tak Mardej twierdzi, że marble to marmur. Ja jestem ciekawy ten, czy to jest naprawdę tak, jak on mówi. Bo ja to tam akurat tego słówka po angielsku nie znam, chociaż całkiem nieźle znam angielski, to akurat tego słówka nie. Notę na górze pochodnie? Znając nie, to jest całkiem możliwe, wracam się. Ależ to było rozbudowane wielkie drzewo, ja piórkuję. Ciekawe ile jeszcze gdzieś pogubiłem po drodze. Gałęzi tego drzewa. Pochodnie. 25 pochodni zostawiłem. Wyobrażasz sobie purpos? To niedobrze. Skrzynce zamiast wziąć ze sobą na dół do ciemnej kopalni. Ja pierniczę, nie no, to drzewo jest niekończące się. Jak niekończące się opowieści? Tak. Gorzej. Kurde, jak mi się właśnie takie filmy podobały, jak ja pamiętam... O, ja też uwielbiałem. To... Niekończącą się opowieść to kilka razy oglądałem nawet. Bo to jest świetne. No niszczek skrzynią, no to jest. No i Limal z Kaczym Cooperem. Tak. Never ending story. Jako czasy, kiedy miał te jasne włosy, nie? Mhm. Ja już węgielek sobie zbieram. No i jakby pięknie. Jakby ktoś miał rozwolnienie, zapraszam do siebie. Ty co to jest? Gniazdo! Jakie gniazdo? No człowieku, znalazłem gniazdo! Czego? Na drzewie. A w nim było niezidentyfikowane jajko. Wziąłem je. Uważaj, żeby ci kukułka tam nie wyniosła parę rzeczy od ciebie. A to jest taka możliwość na tych modach? Mam żelazo! O, mam żelazo, mam żelazo czy i mam lawę. Czy ty sobie tylko tak żartowałeś? Że co? Żeby mnie nie wyniosła? No. Nie, no już nie wiem, no nie mam pojęcia, ja przecież nie znam wszystkich modów. Bardzo mało znam modów, na razie tylko ja się dopiero rozwijam modowo, nie? Wiecie. Oj, rozpadło się to gniazdo, szkoda. Myślałem, że je podniosę. Dobra, hołmujemy się. Mam 1,5 staka drewna tego, które jest mi potrzebne do wybudowania domku. A tu mam już 23 minuty nagrania. Ja piórkuję. No Jezu, ty nie kontroluj tego. Fajnie nam się gra, to grajmy, no. Ja wiem, no ale to jest przerażające, że na tych modach tak szybko to leci. No szybko, no co zrobisz? Dobra. Ci kilo skończył. Mam jeszcze jakiś kilo? A mam jeszcze jeden. Cyk. To kopiemy dalej. Węgielek jest bardzo potrzebną rzeczą. Cyku, cyku, cyku. Naprawdę, cyku. Bardzo, ale to bardzo potrzebną rzeczą jest węgiel w życiu człowieka. Niestety nie da się tego tak zrobić. Bez węgla byśmy nie mieli nic. Kurde, trzeba to ręcznie przekładać, to jest lipka trochę. Co ręcznie przekładać, nie rozumiem. No w tym jak właśnie robisz te okrągłe rzeczy, tudzież dachy. A z tej maszynki, tak? To niestety wszystko sulfur. Trzeba przekładać ręcznie. Co znaczy sulfur? Siarka? Z angielskiego? Nie mam pojęcia. To jest akurat, wiesz, ta dziedzina... Której nie znasz tam za bardzo. Której nie jest to moja dziedzina, może w ten sposób. Mhm. No to nic. Jak cyku, 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 cyk. O matko, co to był za wrzask? Ja tu nic nie słyszałem. Dobra, to jest tak. Tam wszedłem, tam już wykopałem, tam mam lawę. Pójdźmy teraz w drugą stronę. Creeper. Cześć, przyjacielu. Creeper? Zabiłeś go, rozumiem? Ja naprawdę jestem normalny. Czasami. Cyk. Ojoj, źle. Biały marmur. Źle. Te marmurowe rzeczy bardzo... O, Creeper. Creeper. O, nie żyje. Dobra. I teraz... Ta... Ojoj, to się tak nie da stawiać? A to lipka straszna. No nie wierzę, no przecież musi się to dać stawiać. Mi tłumaczył jak... O, właśnie. Co ci tłumaczył? Crysis, jak to się robi. Mhm. Bo to się jakoś tak dziwnie stawia te... To jest... Ile odmiany tego marmuru tu jest? Teraz szary znalazłem. Biały, no. Czarny, szary, zielony.
No zielonego normalnie to chyba czuję nie ma. Się jak w zakładzie pogrzebowym. Kurde. Nie no, bo to wiecie, to wszystko marmurowe teraz tam takie jest, nie? Kojarzysz, Martin? Tak, 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 tak. Marmur taki, zielony. To się jakoś... Czego ty się denerwujesz? No bo tutaj jest strasznie ciężko się operuje tymi wszystkimi... Ale my nie jesteśmy na sali operacyjnej, my jesteśmy w Minecrafcie. Cholera jasna. Marcinie. Jak to się robi? Dobra, dzięki, uspokój się. Nie? Mhm, to tak. To też nie tak. No kurde. Ja jestem dopiero na 39 poziomie. Dobra, jest. Uch. Na tym poziomie nie ma nic. To bym musiał zaraz... Jak nie ma nic? Ale ja ślepy jestem. Zaraz sobie pójdę w ogóle. Wiecie co? Strasznie ciężko się stawia te dachy i takie rzeczy. Bo zobacz, w ogóle podejdź sobie, to zobaczysz. Nawet ja później zobaczę, ale to nawet mi nic nie ma, bo ja mam problemy z normalnymi schodkami postawić, dopiero coś okrągłego. Ale to nie są dachy, znaczy to nie są schodki. Chodź do mnie podejść, na górę to zobaczysz. Ale czekaj, bo mam trochę żelaza, wykopię i pójdę. Na koniec odcinka pójdę cię ze zwiedzą. Znaczy to dobrze? Już kończymy odcinek chyba powolutku. Już? No. To ja już idę, czekaj chwilę, tylko ostatnie wykopię sobie te, dobra? Dobra, wspaniał. Dobra, tutaj co to jest? Magnezjum, do czego jest magnezjum? No, magnez. Do przyciągania? Tak, no to też na pewno, ale do czego może być magnezjum tu w tych modach? Pewnie później znajdę, zobaczę, nie ma co się denerwować. Jestem spokojny, nikomu nie wadzę. Tak jest. Chyba też ludzi nie denerwuję. Może czasami. Może nie wszystkich, ale jest okej. Cyk, ale dobra, już mam technikę, jak się stawia te klocuchy. Tak? No. Czekaj, ostatnie węgle wykopuję tylko, dobra? Już pędzę. Ojoj, źle. Nie no, nie odpuszczę czarnego marbla. Dobra, jest. Dobra. Cyk, jest. Nice. Ale świetne. Jest łatę. Ekstra. Jej. Bierzemy. O człowieku, jaki będę miał kozi dach. No już, teraz ci pójdę pozazdrościć. Ale fajny. Dobra, wszystko? Wszystko, tu jakieś dziury, czy tam nic nie ma. Tu kwiatki podziemne. Dobra, TP, tak? TPA, TPTA? Czekaj chwilę. Myry. Cyk. Tak, myrypy wystarczy, że wpiszesz. Już robię TP, akcept, tylko jedną rzecz jeszcze na szybciorca. Raz, dwa, trzy, cztery, a w ten sposób to można mieć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, tutaj 12. Chciałeś się jeszcze pochwalić pewnie, żebyś dlatego mnie nie chcesz tepnąć tak szybko. Dobra, TPA cept. Jestem, cześć. Siema. O, masz fajną piłę. No, fajna piła, to mi się podoba. To nawet ma, i to jak cię prawym kliknie, to ten pedałuje się tym pedałem? No nie. Żeby ona się kręciła? Ale wyjdź tutaj na zewnątrz, to zobaczysz coś fajnego. O, fajne. Siech. No, to jest ekstra, ale to przecież można zrobić z tego. No, przepraszam, z Carpentera. O takie rzeczy. No bo to jest... To Carpenter brałeś? Nie wiem, co to jest. Jakiś, który z modów. Architekt czy coś takiego? Carpenter, albo chyba, że architekt ten drugi, bo to można tak samo stawiać takie z Carpentera i to jest fajne. Znaczy, o to okrągłe z Carpentera nie zrobisz, tam nie ma okrągłego. No to nie, to jest tego samego moda. Nie? Aha, no to fajne. A która to jest ta maszynka, którą tu mówiłeś? No to jest ta właśnie, ta o tu. No ta o tu. To się nazywa, czekaj. Architekt, a to jest architektura Crafta, no, nice, fajne, podoba mnie się, fajne. No kurde, wiesz jak ja będę miał zacny domek? No dobrze, no bardzo się z tego powodu cieszę, że będziesz miał gdzie się schować. Przed fajny. Zabić. Podoba mi się. Dziękujemy wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę i do następnego, trzymajcie się. I pamiętajcie również, że gry łączą nawet pokolenia i to jest bardzo ważne, bardzo, bardzo ważne. I trzymajcie się. Na razie. Cześć. Cześć.